Wychodzić! 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 Szybko! Siadamy! Szybko siadamy! Szybko! Siadamy! Dzień wysiedleń właśnie tej ludności. Pamiętam płacz dzieci, ryk bydła, bek owiec, płacz kobiet i zielone mundury. Bardzo ważne jest, żeby rozmawiać z ludźmi, którzy pamiętają dawne czasy i którzy pamiętają to, czego nikt nie zapisał. To, o czym nie wolno było mówić, o czym nie wolno było opowiadać. I dlatego bardzo się cieszę, że udało mi się spotkać osobę, która mogła nam opowiedzieć o tej dawnej Białej Wodzie, jak to wszystko tutaj wyglądało, gdzie znajdowały się chaty, kto w nich mieszkał. Biała Woda jako wieś nie istnieje. Ja się urodziłam w Białej Wodzie, a wszyscy nam pozmieniali raz na Wszarnice, raz na Jaworki i chcieli zlikwidować całkowicie tą nazwę Biała Woda. No ale teraz wróciła, bo przynajmniej jest nazwa rezerwat. A tu idziemy, się nazywało Między Skałami. Tu jest Mołegowa Skała, się nazywa. Czyli tu w tym miejscu jeszcze domów nie było? Nie, tu nie było domów. No całkiem inaczej droga szła. A jak się nazywała ta rzeka? Biała Woda, cały czas Biała Woda się nazywa. No. No i tam później w Jaworkach z Czarną Wodą się, no i później tam już Grajcarek nazwali. Ta cisza, ten spokój, ten szum potoku. Jest to najpiękniejsze miejsce do wytłumaczenia ludziom, skąd się wzięła nazwa Biała Woda. Otóż szum potoku, a szum kilka takich małych kaskad. Teraz nie wiadomo, czy od białej wapiennej skały, czy od wody pieniącej się tutaj na biało, czy od jasnej doliny, bo taką jest w porównaniu z tą doliną, która nazywana czarną, która wchodzi w las. Biała Woda położona jest na granicy małych pienin, nazywanych dawniej górami szlachtowskimi, a Beskidem Sądeckim. Znajduje się w górnej części Ruskiego Potoku. Tak bowiem nazywał się od wieków potok, który jest prawym dopływem Dunajca, a dziś nazywa się Grajcarek. To nazwa zdecydowanie młodsza. Obszar, w którym się znajdujemy, jest niezwykle cenny ze względu na ogromne bogactwo przyrody nieożywionej, przyrody ożywionej, ale także walorów kulturowych. No jestem już ładnych parę lat przewodnikiem też tu i prowadzę tu ludzi. No chcemy pokazać to, co pozostało po dawnych mieszkańcach. Czyli pustka. Ja to mówię dosłownie wtórne Bieszczady. To miejsce, jak każdy prawie rezerwat w Polsce, jest stosunkowo niewielkie. To jest 33 hektary powierzchni, na dodatek podzielone na kilka części. Jest tutaj bardzo specyficzny klimat, znacznie zimniejszy niż by to wynikało z lokalizacji. Smolegowa Skała. Tam rośnie na osobliwość tego terenu.
Niewiele o 600 metrów nad poziomem morza rośnie dębik ośmiopłatkowy, mieszkaniec tundry. Tu się zachował. Przyjechałem z Katowic na parę dni w Pieninę. Wybrałem ten rezerwat Białowody, bo przeczytałem, że jest najbardziej przyjazny osobom niepełnosprawnym. I się mi podoba właśnie to, że jest mały ruch, stosunkowo mało ludzi, jest kontakt z przyrodą, naturą. Ja kiedyś chodziłem po górach i po prostu czuję taką satysfakcję, że mogę chociaż w ten sposób odwiedzić te stare miejsca. W rejonie, w którym jesteśmy, możemy podziwiać niezwykle dobrze zachowany układ osadniczy i bardzo stary, sięgający średniowiecza, jeszcze podział gruntów. Szczególnie w Białej Wodzie jest to doskonale widoczne. Historycy, bazując na danych dotyczących osadnictwa, ale także praw, które miejscowa ludność miała wobec panów z Nawojowej, wiedzą już dzisiaj, że pierwotni mieszkańcy Rusi Szlachtowskiej to Polacy, którzy na początku XV wieku tworzyli wsie prawa magdeburskiego. W przypadku Białej Wody tradycja głosi, że pierwsi osadnicy, którzy tą wioskę zasiedlali, to było 9 gospodarzy. Większość miejscowości górskich Karpat doświadczyły skutków kryzysu klimatycznego, który miał miejsce w Karpatach, ale także w całej Europie Środkowej na przełomie XV i XVI wieku. Szczególnie w miejscowościach, tak jak Biała Woda, położonych powyżej 500 metrów nad poziomem morza, bezpośrednim skutkiem był głód, który dotknął te miejscowości, miał bardzo poważne skutki. Pod rokiem 1519 o Jaworkach i Szlachtowej mówi się jako o wsiach prawie całkowicie opustoszały. I tu cały czas się też ciągnęły łąki. Tak, nie łąki, tu wszystko było uprawne. Te miedze, wszystko ludzie orali, ziemniaki, tu wszystko się rodzi. Uprawiali owiec i ziemniaki, kapusta tu się bardzo rodziła. Także sami wystarczalni byli. Krowy każdy miał, była bryndza, bunt jest, znacie chyba, to robili, też do chleba jedli, masło, no to co wytworzyli w tym gospodarstwie. No i każdy tam miał świnie, mleko kwaśne, ziemniaki, no i pierogi, były to na niedzielę, jeszcze takie kluski, to się nazywa haluszki. U nas było duże gospodarstwo, było 20 bydła. Tu na Białej Wodzie, tato, mieliśmy maszynę do mucenia, zboża się siało. Teraz każdy kawałek był zagospodarowany, nie było tak, że ciężkie było życie, ale byli zdrowi. W aktach historycznych od początku XVI wieku na Rusi Szlachtowskiej znajdujemy informację, że nowi osadnicy, którzy tutaj pojawili się, byli nazywani Wołochami bądź Rusnakami i bezpośrednio wiążą się z przyległymi sąsiednimi terenami po drugiej stronie grzbietu Małych Pienin, położonego obecnie na terenie Słowacji, czyli wiosek rusnackich, takich jak właśnie Kamionka, Litmanowa, które były o wiele wcześniej zasiedlane na prawie wołoskim na terenie Spisza. Nowa ludność, która tutaj przybyła, byli to prawosławni. W krajobrazie Rusi Szlachtowskiej tym najbardziej wyraźnym śladem, pozostałością wyznania obrządku wczesnych mieszkańców są przepiękne krzyże blaszane, wycinane z kawałka blachy i malowane, które rozprzestrzenione są na bardzo szerokim obszarze, także chociażby w północnej Rumunii, w Maramureszu, dosłowne kopie wzorów, które ten krzyż, który za nami się znajduje, reprezentuje. W aktach historycznych możemy znaleźć, że służbę wojskową, militarną miał zazwyczaj kniaś, czyli założyciel wsi, nazywany później sołtysem, co jest bardzo charakterystycznym elementem najstarszych osad wołoskich, które lokowane były ze względów militarnych na pograniczach. Natomiast w przypadku Białej Wody byli to bez wyjątku wszyscy mężczyźni. Na terenie Rusi Szlachtowskiej w zasadzie zbiegły się różne elementy. Te najstarsze, które były
przyniesione z Zakarpacia, które przeszły właśnie z kulturą wołosko-ruską. Te elementy, które potem napłynęły ze Spisza, czyli z tej zagranicy południowej. Do czasu istnienia monarchii austro-węgierskiej trzeba powiedzieć, że te wsie rozlokowane po obu stronach grzbietu Pienin nie były przedzielone granicą państwową tak jak dzisiaj. Był to jakby jeden region kulturowy. Rusini z Białej Wody utrzymywali najbliższe kontakty z najbliżej położoną przy właśnie Białej Wodzie wioską rusińską, położoną dzisiaj po stronie słowackiej, czyli Litmanową. Do dzisiaj właśnie w Litmanowej przetrwały jedne z najbardziej archaicznych w Karpatach śpiewów wielogłosowych, dlatego możemy przypuszczać, że również Rusini pochodzący z Białej Wody mieli takie formy przepięknego wielogłosu. W 1857 roku Józef Riedmüller był tutaj na wczasach w Szczawnicy i miał okazję spłynąć Dunajcem z Czerwonego Klasztoru do Szczawnicy z Rusinem, który pochodził ze Szlachtowej. I kilkanaście zapisów, tekstów z melodii znalazło się właśnie w dziełach wszystkich Oskara Kolberga. Osobami. O, jest tutaj coś ciekawego, jest rzeczywiście. Mamy kołomyjkę, czyli mamy tutaj, bo chyba to jest, wydaje mi się, że to jest przyśpiewka do tańca, głównego tańca górali ruskich, czyli kołomyjki, który u górali szczawnickich nazywał się tanec. Spróbujmy. Kołomyju, kołomyju, ty koła moczyła, uczyła mnie moja maty, żeby ja tańczyła. Kołomyju, kołomyju, kołomyju mesto, a ja taka ładna dziwka, jak pszeniczne ciasto. Rusini, kiedy praktycznie zostali odcięci od tej południowej granicy, czyli po I wojnie światowej, najwięcej wpływów przyszło od zachodu, czyli od Szczawnicy. I kiedy oglądamy fotografie z końca lat 30. i widzimy Rusinów szlachtowskich ubranych niemalże tak samo jak górale szczawniccy. Hodowane owce i wysiewany len zapewniał im ubiór. Kolos nie nosili. Pluwec się prialo, a sukno. A potem się na krosnach zrobiło, a potem dawali to jeszcze, co zbijali to sukno. No a z toho szli nohavici a nosili potem tak hunia. Ta chłopi nosili hunia w zimie. No i kerpci się nosiło. Nie było obucia, ale kerpci. No a bosa się chodziło. Kobiety miały czepiec, taki sam jak na Spiszu, z takim charakterystycznym, dużym zębem zachodzącym tutaj na czoło. Natomiast u mężczyzn charakterystyczne kapelusze, rodzaj spiskich kapeluszy, szerokie rondo, mocno wywinięte do góry, jak to mawiano, że w tym rondzie można było schować płat wielki słoniny. Tutaj u nas w muzeum, tym muzeum pogranicza dwóch kultur, górali szczawnickich, rusinów szlachtowskich, możemy te eksponaty oglądać. Piękna skała. Myśmy, jak była powódź, mostu zabrało, to do szkoły tamtędyśmy chodzili, do Jaworek, górą. A szkoła gdzie była? Szkoła, tak, była w Jaworka, a później w Szlachtowej. Ja chodziłam codziennie z Białej Wody do Szlachtowej. Ojej, to kawałek. No, to takie było. Do szkoły mieliśmy 2 kilometry i latem chodziliśmy boso. A zimą dzieci dochodziły do szkoły, bo nie mieli w czym chodzić. Posłom trudno było do szkoły 2 kilometry chodzić. Jak wyglądała wieś? Ze skały ktoś zrobił. Ile budynków tu było? No. No, niby rezerwat jest, ale nikt tego nie pilnuje, żeby to chronić. No i w ostatnich latach ta Biała Woda taka słynna, bo naprawdę tu jest pięknie przejść spokojnie. Powietrze, tej zieleni tyle. No, szkoła. Szkoła stała na tej miedzy, jak ten jesion, tu miedza była i tu stała szkoła. No. To była nowa szkoła,
4 klasy, ale już się dzieci uczyły. Ale tu stała na tej... No i ona tam właśnie na tym zdjęciu ją widać dobrze, tą szkołę, jak wyglądała w rzeczywistości. A w jakim języku tu się dzieci uczyły? Tu już takim ukraińskim się uczyli. To ja wiem, czy ukraiński, no takim... Ukraiński czy Łemkowski? Łemkowskiego nie było jako takiego. No. Rusini, którzy tutaj mieszkali, mówili o sobie Rusnacy, ale dla mieszkańców sąsiedniej Sztawnicy to Rusini. To określenie Łemko jest właściwie określeniem późniejszym, które przyszło tutaj w te strony już po wysiedleniach, po wojnie, ale no, w sposób bardzo skuteczny zakorzeniło się w świadomości współcześnie żyjących właśnie pokoleń Rusinów szlachtowskich. Ja też jestem absolutnie zwolennikiem tego, że to Rusini, a nie Łemkowie, gdzie na siłę ich wciśnięto w tą ludność. Zresztą wystarczy spojrzeć na strój. To było raz, przenikanie. Górale ruscy bardzo często określali się nawet nie jako Rusini, Rusnaki, ale jako grekokatolicy. Swoją identyfikację i przynależność wiązali ze swoją własną religią. Jednym z najciekawszych świąt cerkiewnych było Święto Jordanu, które przypadało na 19 stycznia, czyli na zakończenie świąt Bożego Narodzenia, tak zwanego Rizdwa. Były to święta Bohojawlenia, kiedy rodziny udawały się do cerkwi, potem szły z zapalonymi świecami, z chorągwiami już nad rzekę, gdzie ksiądz święcił wodę. Jordany kreściają światem i Gospodzie Trojcieńskoje, ja wiem się poklon. Mi je rodzietele i Boga świadectwo wasze tebie, wozlublena ociasna imenu ja jedu. W objedynie holubini zwiezdo wasze słowy. Це утвердження вся Христе Боже, і мир просвіщає, і слава Тебі. Та вода, та біла вода stawała się wodą świętą, wodą jordańską, którą Rusini zabierali, by potem ją używać, kiedy chorowały zwierzęta, bydło, bądź ktoś zachorował z rodziny. No i oczywiście obowiązkowo kropiono 4 kąty domów. Babcia dużo nam opowiadała o dawnych czasach, ale ja wtedy jeszcze nie wiedziałam tak naprawdę, co to znaczyło. Zapamiętałam ją w ten sposób, że siedziała co rano i co wieczór przy piecu. Trwało to nawet około godziny, i około godziny rano, i około godziny wieczorem. I modliła się i po polsku, i po rusińsku. O tym, że jestem Rusinką, dowiadywałam się właściwie tak stopniowo. Babcia dużo nam opowiadała o dawnych czasach, ale ja wtedy jeszcze nie wiedziałam tak naprawdę, co to znaczyło. Ludzie zaczęli się bardziej przyznawać do swojego pochodzenia. Proboszcz ksiądz Józef Włodarczyk podkreślał to, że to była kiedyś cerkiew, że zbudowali ją ludzie, którzy tutaj dawniej mieszkali i mówili innym językiem. Podkreślał to, żeby łączyć tych wszystkich ludzi, którzy stąd zostali wysiedleni i tymi, którzy tutaj mieszkają obecnie. Mieszkam w Tarnowie, ale cały czas wracam tu, cały lata, bo czuję chłód ziemi. Mieszkańcy tych 4 wsi trudnili się pasterstwem i rolnictwem. W okresie lata te wsie tutaj położone praktycznie były puste. Wszyscy młodzi, wszyscy całe gospodarstwa znajdowały się wysoko w górze i tam odbywała się gospodarka sianokośna, zboże, ziemniaki i zaczęły powstawać
tak jak to etnografowie nazwali, gospodarstwa filialne, czyli drugie gospodarstwo. Jedno jest we wsi, a drugie gospodarstwo jest tam wysoko w górach. Wszystko zabrało z domu, korowy, owce, paciata i szło tam. To jul i august, a september. W septembrze szli dzieci do szkoły. To wszystko išlo na Majdan, tam my mali luki, tam się kosilo, tam się nie szło się tu domu. Majdan, Majdan, ej, myszka malowana, to, że ich malowana. Polanowa się nazywa. To jest taka nuta, która no musi wrócić do ucha. Jak te pola dosłownie się zazębiały nawet i naszych, i Rusinów, no to i ci śpiewali, i ci śpiewali. To było trawiczko zelena rosni po kolena. E bude rana na suchu velike brenena. Śpiewy rozlegały się na przestrzeniach wypasowych, przy grabieniu siana, przy sianokosach. I charakterystyczne były takie zawołania pasterskie, tak zwane u Rusinów z Białej Wody, między innymi hukaniami o padającej linii melodycznej, które wraz z tymi śpiewami polifonicznymi, czyli wielogłosowymi, stanowią właśnie dziedzictwo wołoskie. Mieszkańcy Białej Wody z kolei trudnili się druciarstwem. Stąd się wyprawiali daleko i na Śląsk, i w okolice Warszawy, i daleko aż do Stanisławowa i Czerniowiec. Wchodzili do każdej miejscowości i od razu oznajmiali garnki, drutaty, łataty i gospodynie wynosiły owe garnki, a oni oplatali je drutem, zabezpieczając, aby gliniany garnek się nie potłukł. Każdy na Rusi szlachtowskiej potrafił wypalić wapno w własnym piecu po to, aby potem delikatnie ozdobić każdy dom jakimś elementem dekoracyjnym. Zaznaczano węgły i jakąś niewielką obramkę stosowano również przy oknach. Jeżeli chodzi o muzykę górali ruskich, trzeba powiedzieć, że była to niesłychanie rozśpiewana grupa etniczna, wręcz rozmiłowana w śpiewach wielogłosowych. Śpiewali przy wszystkich możliwych okazjach, przy świętach dorocznych, rodzinnych, podczas zbierania malin w lesie, podczas przechadzania się wsią. Jedna taka śpiewka to jest właśnie wtedy, kiedy młodzi chłopcy szli za santerunku, to znaczy z odbioru wojskowego po komisji, z Krościenka, co prawda wtedy cała droga moja, no i śpiewa, bo śpiewali taki. Od Krościenka idą karzmy, mijają, oddaj Żydzie chorełki, pinazy nie mają. Samo budownictwo, bardzo charakterystyczne na tym terenie, różniące się od budownictwa na terenie Łemkowszczyzny, niewielkie domy. Te najstarsze to taki układ, że chałupa, chyża i budynek gospodarczy szopa. Domy ulokowane szczytami do drogi, budowane na ogół drewna jodłowego, z charakterystycznymi ozdobami, z takim półkoszem, z pazdurem w szczycie. Jeszcze wiele takich domów po II wojnie światowej mogliśmy spotkać w każdej z tych wsi. Wszystkie stały na ogół na podmurówkach, powstawały za w
psią sypańce, tylko one przetrwały wzniesione z tego kamienia, z tym sklepieniem półokrągłym, gdzieś potem porośnięte trawą i zdziczałymi śliwami. To tyle, co potem pozostało. Dla turystów ten teren z tym nam się kojarzy. Pamiętam tą scenerię, jak to wyglądało. Jeszcze stałe domy. Jeszcze jakśmy w 1955 roku wrócili, to tu stały ze 3 domy jeszcze. No ale to potem rozebrali. No i ja się tutaj urodziłam w tych karpiakach słynnych. A tu były domy, cały czas domy były. Nie, bo to zaraz rozebrane, roztegowane, tu stał dom, tu. A ja się urodziłam tu jak to drzewo, między tym drzewem tu był dom, Sumelasy się nazywali. No. Tato stąd pochodził. No drzewa to jeszcze jest pojemkowskie. Powycinali wszystko. To były może po stuletnie jesionne wiązy. O, tu stał dom, tu dom. W którym pani się urodziła. No to tu stał, tu. No. Mamy rok 1945 i mieszkańcy Rusi Szlachtowskiej, no wskutek oczywiście szeroko zakrojonej akcji propagandowej, wyjeżdżają z tych terenów. Część ludności pochodzącej z Rusi Szlachtowskiej, między innymi właśnie z Białej Wody, dobrowolnie opuściła tą wieś. Ludziom naobiecali, że jest wymiana narodu, grekokatolicy jadą na Ukrainę, a z Ukrainy Polacy do Polski. Po drugiej stronie Rusinów, po stronie słowackiej, nigdy ich nie wysiedlano, to tylko po naszej stronie wysiedlono. Ostatni epizod, ostatni akcent wysiedleń przypadł na rok 1950. Przychodziło wojsko, zabierali z domu, dali 20 minut czasu, żeby wziąć coś takiego, co potrzebne jest. Przyszło wojsko, no i pod karabinami i tutaj na Obidzu. Pamiętam si, jak szli na wozach, no i jedni plakali, jedni śpiewali, bo szybko tam poliszali. Oni całowali progi, oni się nie mogli rozstać z tymi chatami, a no któż by ze swojego domu wyjeżdżał z radością. Mój tata później musiał wywozić tych Rusków. Przyszedł z urzędu nakaz, miłkunia musiał tam załadować do wozów i wywozili ich do Sącza przez góry. Ja przyjechał z Niemiec, to na Jaworkach już nie ma dwie tylko rodziny. Wszystko już w Nowym Sączu, na stacji. Akurat przyjechał brat mój, też z Niemiec. No to my we dwójko poszli, no i do Nowego Sącza my przyszli. Transportem my jechali, zawieźli do Kijowograd, tej oblast. No i tak potem nas wieźli wagonami bydlęcymi. Wywezli nas do... na Śląsk. Tatusia, brat Szymon i Koniak, udało mu się jakieś dokumenty załatwić i ostatnim już transportem z tego Kirowohradu przywiózł nas na Jaworki. Już wszystko osadnicy, pozajmowane domy tu, tak. To my do swojego własnego domu wchodzimy, a tam dziewczyna, panna taka z Telemanowej. No i kurde, byle my przychodzimy, to nasz dom. A ona mówi, a mi sołtys to przedzielił. No to jak? No. Poszliśmy do stodowy, bo nasza stodowa była jeszcze słoma nasza była. No, słomy przynieśli, w kącie se posłali. Tu w to takie strony małe rodziny wertali. No to jest tu łapali i wszystko dawali do Jaworzna, do obozu. Tato jak wrócił stamtąd, to tylko była skóra i kość. Tato chciał wrócić, ale władza nie wyraziła zgody. Jednego z tych wysiedlonych tutaj spotkałem, no w latach koniec 50., 60., początek, spotkałem we Wrocławiu.
który mi opowiadał właśnie, że stąd został wysiedlony, a mieli godzinę na spakowanie. I co? Mówi, wiesz co, chłopcze, zdążyłem z Łobory, znaczy z podwórka, zabrać jedną skałę. I ta skała jest moją pamiątką. Ja to dzisiaj mówię, że po prostu, no chyba traktował ją jak relikwię po tym miejscu, gdzie mieszkam. Zobacz, to chyba chyża, musimy zmierzyć ją. Tak, chodźmy. Kończymy studia architektury na Politechnice Krakowskiej, no i... Projektujemy ścieżkę edukacyjną, która będzie przypominać o historii Białej Wody, o kulturze tego miejsca, języku, tradycji Rusinów stąd wywodzących się. Mam nazwisko Federyga. To nazwisko brzmiało jeszcze pod koniec XIX wieku troszeczkę inaczej. Brzmiało ono Fedoryga przez O. Właśnie Fedorygowie byli prawdopodobnie, jak pisze Reinfuss, jednymi z gospodarzy założycieli Białej Wody. Natomiast moja rodzina pod koniec XIX wieku przeniosła się w okolice Krakowa. Mój prapradziadek Sofroniusz, który był druciarzem, ale prawdopodobnie też zaczął po prostu pracę u hrabiego Statnickiego. I stwierdziłem, że właśnie czas pisania pracy magisterskiej jest dobrym momentem na poszerzenie trochę tego tematu. Zaczęliśmy szukać tych śladów na miejscu. I kiedy chodziliśmy pomiędzy trawą i nagle znajdowaliśmy a to podwalinę po domu, albo podmurówkę, albo fragment jakiejś piwnicy z jakąś starą jabłoń czy starą śliwę, to tak naprawdę dopiero wtedy ten projekt, który był tylko na kartce zamazaną wsią, nagle zaczął dla mnie żyć i zrozumiałam, że to miejsce, w którym wcześniej byłam i które było dla mnie szczególnie piękne pod względem przyrody, ono nagle zaczęło też w mojej wyobraźni żyć jako właśnie ta wieś, którą później opuścili najpierw ludzie, a później została rozebrana. Z tego co wiem, jak ojciec opowiadał, czy ten sąsiad, który tu właśnie wykupił to, że domy sprzedawano, ale pod warunkiem na rozbiórkę. Że nie na zasiedlenie, tylko na rozbiórkę, no to ponoć to było po niskiej cenie, ludzie wykupili, więc bardzo szybko te domy znikły. Zostały podmurówki, pamiętam. Kupowali ludzie ze Szczawnicy, kupowali ludzie ze Szlachtowej, bo te miejscowości zaraz praktycznie zostały zasiedlone. Natomiast Biała Woda została no pusta. Po wysiedleniu, po tej akcji Wisła, to później dopiero osadzali się no, miejscowi. Są ludzie tu tak z Tylmanowej, z Ochotnicy, z Rytra, z Obidzy Jazowskiej, z Romowiec. No i ze Szczawnicy też ludzie no, po miejscowi, bo to im nadawali i kupowali wtedy, no, po prostu te pola, które zostały po łymkach. W 1947 roku przyszedł pierwszy redyk owiec podhalańskich na tereny dawnej Rusi szlachtowskiej. A potem już w 1948 jest kolejny wielki redyk. Przychodzą bacowie tatrzańscy ze swoimi owcami i tak trwa to do dziś. Wybraliśmy temat Białej Wody z kilku powodów. Po pierwsze, jest to po prostu przepiękny teren, który trzeba jakby zachować. Trzeba o niego zadbać i nie pozwolić, żeby gdzieś nam zniknął, a jednocześnie ważna jest dla nas ta pamięć, ze względu na to, że właśnie niewiele osób wie,
że to była ta wioska Łemkowska, wysiedlona. Po akcji Wisła powstał tam rezerwat przyrody, park krajobrazowy i właściwie ta przyroda weszła na pierwszy plan, a nie ludzie, którzy tam mieszkali. No, chcielibyśmy połączyć pamięć tego miejsca, czyli jakby historię i kulturę razem z przyrodą, żeby po prostu też podkreślić, że to miejsce jest wartościowe pod względem przyrodniczym. Tak, bo myśleliśmy o takim motywie pięciu zmysłów, żeby właśnie dotrzeć, przekazać tą historię za pomocą różnych zmysłów, nie tylko zmysłu wzroku, ale również, nie wiem, węchu, smaku i tak dalej. A takim szóstym naszym zmysłem, który to jakby łączyłby wszystkie pozostałe, byłaby ta pamięć, która by po prostu była takim ostatnim pawilonem, takim podsumowaniem całej podróży przez historię i przez kulturę tych Rusinów. To jest bardzo ciekawie rozbite na kawałki, na te pawilony, na te poszczególne zmysły i tą pamięć, czy nostalgię, czy refleksję taką historiozoficzną tutaj na końcu, ale żeby ten turysta dzisiejszy, żeby on się jakoś poczuł uczestnikiem tego, co tu się kiedyś działo. Te fajne domki to jest coś, co między innymi tu się dzieje, z czym no nie chcemy się zgadzać. To jest coś, co burzy tutaj cały klimat rezerwatu. Ma tam powstać kompleks, który ma zawierać między innymi restauracje. Moim zdaniem zamorduje cały rezerwat. Zagrożenie głównie polega na tym, że ludzie lokalni dla zysku, widząc tutaj wzrastającą turystykę, usiłują wepchać się z tą infrastrukturą coraz bliżej tego parku. Tutaj jakieś stoisko, później restauracja, później jakaś jeszcze jedna działalność i w pewnym momencie możemy się obudzić, że to miejsce zmieni swój charakter na coś w rodzaju lunaparku, bardziej niż miejsca przyrodniczego. Władza samorządowa przede wszystkim powinna działać w kierunku takich uzgodnień w planie zagospodarowania przestrzennego, żeby tego rodzaju pełzające wciskanie się w te miejsca było niemożliwe. Wierzę w to, że Polska nie pozwoli na to, żeby jeden z ostatnich cudownych naszych skarbów, naszej pięknej Polski, został dewastowany. To jest chyża, w której mieszkała moja babcia, a wcześniej jeszcze prababcia. Tę chyżę chciałabym zachować przynajmniej w takim stanie, w jakim ona teraz jest. I chciałabym tutaj zrobić Izbę Pamięci Rusinów Szlachtowskich. Ludzi, którzy pochodzą z Czarnej Wody, z Białej Wody, Jaworek Szlachtowej. Moja rodzina też pochodziła z Białej Wody. Czo płaczesz, czo naliczesz, czo to bija. Lita zeleno, to życia minuło, to jest mi obdział. Czo płaczesz, czo naliczesz, czo tobi żal. Żal mi chyży derewianoj, żal mi studni murowanoj, to jest mi ich wziął. Czo płaczesz, czo naliczesz, czo tobi żal. Żal mi hory i doliny, żal kamicia i łozyny, to jest mi ich wziął. Czo płaczesz, czom naliczesz, czo tobi żal. Żal mi stadu wyżniowo, żal poticzka wesoło, to jest mi ich wziął.
Czoho płaczesz, czo naliczesz, czoho tobi żal. Żal mi lita zelenoho, żal mi seła, seła moho, što jest mi ho wziął. Czoho płaczesz, czo naliczesz, czoho tobi żal. Lipsze tysia, nianeś widuj, idy od dnia, nebesiluj, bo mi straszni żal, bo mam do cia żal.